Suwalscy urzędnicy niemiło zderzyli się z rzeczywistością. Jako kolejni rozczarowanie przeżyją uczniowie. Nowej hali przy ZS nr 4, z której tak wielu mieszkańców się cieszyło, nie będzie. A przynajmniej nie teraz. Hala miała mieć niemal 1000 m kwadratowych powierzchni i miała być sfinansowana w znacznej części z programu Olimpia. Tak jak przed laty powstawały w Polsce szkoły, tak zwane tysiąclatki, tak poprzedni rząd postanowił uczcić stulecie pierwszych występów polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich wybudowaniem szeregu sportowych hal. Oczywiście znaczna część kosztu miała pochodzić z budżetu państwa. W suwalskim przypadku miało być to niemal 2,5 miliona złotych. Koncepcja była wręcz zbawienna, bo zespół szkół nr 4 ma zaledwie niewielką halę gimnastyczną i asfaltowe boisko. Miasto postanowiło zainwestować dużo więcej. Na realizację inwestycji zaplanowano łącznie niemal 4 400 000. Miało powstać tu wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią, zadaszeniem, uzbrojone w niezbędne instalacje i zaplecze sanitarno-szatniowe oraz wyposażone w laserową strzelnicę. Zaplanowano, że przyszły wykonawca zrealizuje ten plan do końca listopada bieżącego roku. Po ogłoszeniu przetargu pojawiła się jednak tylko jedna oferta, która wprawiła komisję w osłupienie, bowiem opiewała na niemal 6 700 000 złotych. Ostatecznie w miniony piątek ratusz unieważnił postępowanie.